No i witam wszystkich, tu GamersDen i jak zwykle Gwincik, a w Gwinciku jak ostatnio też zwykle Nilfgaard i cesarska formacja. Więc zaczynamy. Dzisiaj dwa meczyki, mam nadzieję, rozegramy. Ostatnio, przedwczoraj, dwie wygrane. Mimo, że tym deckiem kurde nie grałem i popełniłem dużo głupich błędów. To i tak się udało wygrać, więc... Dla zdrajców jest no tylko i zaczyna się znowu. Wczoraj grałem dwa mecze, dwa były z Nilfgaardem. Dzisiaj gram na pierwszy mecz i znowu Nilfgaard. Także trzy mecze z rzędu już gram przeciwko Nilfgaardowi. Trochę to jest wnerwiające, szczerze mówiąc. No ale sam też gram Nilfgaardem, więc nie mogę nic mówić w tej kwestii chyba. Dywizję Magnę jedną jeszcze może przerzućmy. Mam parę kart, które chciałbym zostawić na koniec, no ale dobra. Turniej rycerski. Okej. W takim układzie... bierzemy Ramona. Nie, Ramon mi nic nie da teraz, bo jedynego żołnierza, jakiego mam w ręce, to mógłbym z egzekutora lub kusznika. Kurde, no to wystawmy po prostu dywizję Magnę. I w ten sposób. Też dywizję Magnę, dobre. Ten jest na daleki zasięg, więc trochę dupa. No ale dobra. Weźmy sobie... weźmy teraz Ramona i egzekutora sobie skopiujemy. Odznaczy się moja dywizja w historii! Enarthein! Pięknie. Wzmocnił jeszcze. No dobra. To ja sobie, nie to, to ja sobie drugiego egzekutora, fru. Ale nie wzmocniłem go, więc może go załatwić turniejem rycerskim. Szpiegująca, no też dobra. Myślisz, że zdołasz mnie złapać, głupcze? No legitne, dobra. Mądry wybór. Dajmy wrogie jednostce krwawienie. Na to on mi trutkę. Coś na ząb? Taki cwaniak. No dobra, no to ja mu w takim razie... no, zagrajmy test lojalności, zobaczymy co będzie. O, jest pod czaszy.
na daleki zasięg. Może być, co prawda już... Moi państwo mają wyszukane gusta. Już sobie, że tak powiem, gościa zablokujemy. Nie będzie się boostował, ale... Ale nie jest źle. Mamy 11 punktów przewagi. Jeszcze jedną kartę bym zagrał chętnie. Tak, żeby go zostawić na trzech kartach, a ja, żebym miał 4, to wypadałoby mieć w następnym zagraniu moim zrobić sobie taką przewagę tam, nie wiem, 10 punktów. Tak, żeby on jedną kartą tego raczej nie mógł przebić. Najlepiej więcej niż 10 punktów, bo 10 to jeszcze można by próbować rzeczywiście. Zablokuje mi prawdopodobnie egzekutora. Nagonkę czas. Dokładnie. No ale tym samym zablokował sobie też dywizję. Menno to jest tak naprawdę 2 plus 4 punkty z damage'y. Czyli razem 6 punktów. To wystarczy w sumie. Dobra. Nic nas nie powstrzyma. Okej. Okay. Mamy 15 punktów przewagi. Plus 1 jeszcze z krwawienia. To powinno wystarczyć, żeby gość nie mógł tego wyrównać jedną kartą. I dlatego spasowało. Dobra. No to było dość rozsądne rozwiązanie, ale w tym momencie możemy spróbować go pociągnąć w drugiej rundzie trochę. Z tym, że jest to trochę niebezpieczne, bo... No bo może się okazać, że nam braknie i będziemy jedną kartę w plecy. Dobra, a fana na pewno trzeba przerzucić. Kurde. Tu mam arystokratę i tu mam arystokratę, więc bal maskowy mógłbym odpalić. Tyle tylko, że... No nic, spróbujemy może. Zagrajmy dywizję magnę. Jeszcze sobie go zboostujemy. Blokadka. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. Ha. Ale to jest dobry moment w sumie, żeby spasować. Wtedy zostaniemy na tylu samu kartach i on będzie zaczynał, czyli ja będę miał ostatnie słowo. Może tak zróbmy. Pasik. Co prawda nie wyciągniemy od niego jakichś nie wiadomo jakich kart. Myślę, że ostatnia runda będzie wyglądała bardzo podobnie w obu naszych taliach. No, zobaczymy jak to poleci. Zjadłbym tłuczonych kartofli z gęstym sosem albo twardego sera z gemery. Dobra. Mało szpiegów, jak zwykle. No ale dobra. No nie wiem, no w sumie nie jest źle, można grać, nie? Może tego wymieńmy. Dobra, gramy. Przeciwnik zaczyna. No to niech zaczyna. Bal maskowy.
Coraz mniej rzeczy mnie bawi. Dobrze, no to na bal maskowy i tą panią, no to mamy ewentualnie magiczny wstrząs, więc ona się tam może boostować, nie ma problemu. Podejrzewam, że on zresztą też ma magiczny wstrząs. Do tego jeszcze są trucizny z balu maskowego, więc też spoko. Jeśli chodzi o złote karty, to mam teraz tak, tego sobie gościa przesunę i wyciągnę zdolnością, natomiast wtedy do wyboru będę miał albo Fergusa, albo Bratensa. No to się zobaczy w takim razie, co użyć. Natomiast na razie oczywiście też zagramy bal maskowy. Tańczmy, aż po świt! Bo ja sobie nie wzmocnię tej pani i prawdopodobnie dlatego ona zginie. Ale tak czy siak by zginęła, więc... Bić nordlingów, aż będę o litość błagać! Trafiam do celu zawsze, nawet w galopie. No jest typek, dobra, no to teraz łowca. Wyżły coś z wietrza. Arszem czy to ja? No i dobra. Jakoś to poleci. Ma drugiego takiego typa jeszcze w ręce, nie? Dobra, no ale on ma tylko już dwa pancerza, więc mogę go teraz tym typkiem pozbawić tego pancerza i będzie git, nie? Nie będzie zadawał już więcej damage'y. Okej. Okay. Także w pytkę. Ten tworzy wywiadowcę w obu rzędach przeciwnika. Nie wiem, czy to wtedy ładuje ładunki egzekutorowi. No ale zobaczymy. W sumie lepiej było go przechwycić, nie? Póki miał trójkę. No ale dobra, to zepsułem też. Mogłem go przechwycić spokojnie. Tak czy siak mogę przechwycić tego jeszcze, ale to tylko czysto dla punktów, no bo on się przechwyci razem z blokadą, nie? Dalej, bez litości! Dobra, teraz poleci trucizna w kogoś. Częste picie skraca życie. Okej. Okay. Brązowa jednostka ze zdradą. Może zdjąć klątwę, ale kto a ta pani sobie zrobi drugą tą, tak? Jaśnie pani. A nie, drugiego kolesia. To od razu go zatruje, tak? Coś na tak. No dobra, ta ma już dyszkę. Jest całkiem w porzo. Wypuszczona. Ten ma z kolei asymilację, więc on się też będzie boostował. Więc dobrze by było na niego też coś mieć. Dobra, wystawmy egzekutora Impery. Wrzucimy mu boosta. Poznacie, co to gniew cesarza! Zróbmy tak. Jest pod czaszy, sobie wyleczy tą struciznę najprawdopodobniej. Od zapachu. Dokładnie, ale to nie szkodzi, bo mamy magiczny wstrząs cały czas. Więc jest ok. Jakiś status byśmy chcieli dać na przykład temu kolesiowi, bo on się pewnie jeszcze trochę zboostuje i wtedy moglibyśmy go Vincentem pierdyknąć. A jakiś status będziemy mu mogli dać, jeśli wyciągniemy z deku Fergusa. I to będzie dobre. Więc tak, jedziemy tym kolesiem. Bić psów ratów! Wyciągamy Fergusa. Mamy jeszcze jednego z trucizną, więc... Możemy tą trutkę jeszcze raz dać tej babie.
I ustawmy sobie tak. Tutaj, tutaj i tutaj, powiedzmy. Tak, i mamy teraz 5 ładunków rzeczywiście, ale jeszcze nie strzelamy póki co. A, teraz mi magicznym wstrząsem tego gościa zabierze. A, to dobrze nawet. Nawet dobrze, że akurat nie jego zabrało. To ja sobie teraz podpierdzielę. A, mogłem kurde dać jeszcze szpiega temu komuś z trójką. Temu mogłem dać szpiega w sumie. Podpierdzielimy Roderika. To będą 4 punkty w odróżnieniu od 3 z tego kolesia. Więc zawsze jakiś plus. Teraz on sobie szpiegów porobi. Dziś życzę sobie wymyślić jakieś nowe prawo. Okej, okay, trudno. Częste picie skradza życie. No to ja teraz uzurpatora. Potwierdzisz moje prawo do tronu albo zginiesz w męczarniach. Uzurpator poszedł się czesać. Tutaj? Chyba tutaj. I potem ze statusem kolesia. Tak. No ale chyba mamy za mało. 43 na 55, on ma jeszcze uzurpatora. Czas zmyje krew z mych rąk. No, będzie mało jednak. Każdy ma jakieś słabości, nawet gentleman. 48 na 61. Niestety, 13 punktów, więc dość sporo przegrałem. No, to jednak... No jednak ten egzekutor Imperii, chociaż on by zrobił jeszcze 5 punktów tylko, nie? Gdybym strzelił wszystkim. Za wszystkie ładunki. 5 punktów myślę, żeby mnie nie uratowało w tej sytuacji. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może teraz trafimy na kogoś innego niż Nilfgaard. Nie, jednak dalej Nilfgaard. Nie słynę z cierpliwości. Może kiedyś mi się uda zagrać z kimś innym niż Nilfgaardczyk. No, ale jeszcze nie teraz. Dobra. No to co mamy? Mamy Ramona. Wszystkiego mamy w sumie po jednym, więc nie jest źle. No jest czym grać chyba. Trudka. No to tak, żeby gościa nastraszyć. Chociaż tutaj można zawsze jakiegoś drugiego z testu lojalności wyciągnąć z trucizną. Dobra, zagramy tak. Dobra, czy dywizja Magne się boostuje, jeśli magiczna lampa tu stoi? Chyba się boostuje. Zaraz to sprawdzimy zresztą. Tak. Dopóki jej nie zmienię w Gina, to się boostuje. Więc na razie niech się boostuje. Ten już ma przynajmniej inny
deck, więc o tyle dobrze. Vivat Cesar! A ten ma asymilację. Vivat. Ten ma asymilację. No to dobra, no to w takim układzie sobie zrobimy tak. Meno. Nic nas nie powstrzyma. A, Meno wyciąga jeszcze tego, tego. O tym na przykład nie wiedziałem, że to jest też taktyka. Więc to też nawet spoko. Zasłona, rozmieszczenie, daj wrogiej jednostce status szpiega. Nie muszę ci upuszczać krwi, abyś cierpiał jak jeszcze. No i teraz mi go Vincentem rozpierdzieli, tak? Tak to chyba będzie. Ona też ma asymilację. No nic, trudno. Na gonkę czas zaczął. Co poradzisz? Nic nie poradzisz. Jaśnie pani to się nie spodoba. Zaraz, zaraz. A to jest szpieg, status nadawany. A zdrada to moment, bo teraz kurde nie rozkminiam tego do końca. A, zdrada to jest ten perk tutaj, dobra, rozumiem, rozkminiam bazę. No to dobra, to teraz już możemy sobie spokojnie Gina przerobić przynajmniej. I możemy gościowi wrzucić tutaj truteczkę. O! Ostrze. O, to już dawno nie widziałem, żeby tym ktoś grał. Meno. No, ale musi go zagrać do tylnego rzędu, czyli sobie zablokuje dywizję. To jest o tyle pocieszające. Sprytny manewr. I echo. Agentkę? Tak. I stworzy sobie agentkę. I co? Może mi truciznę dać na przykład teraz. Tylko rzucę okiem. No i tak zrobię. Dokładnie. Częste bicie skraca życie. No ładnie, ładnie to zagrał, nie powiem. Ramon mi robi kopię egzekutora, tak? Tylko, że egzekutor w tym układzie akurat nie za wiele nie nadziała. No ale Ramon plus egzekutor to jest 8 punktów, więc to jest zawsze coś. Plus 1 punkt zawsze można jeszcze zadać damage'a. Dobra, zróbmy to. Ramon, egzekutor. Powiedzmy, że jeszcze wzmocnię tą babeczkę. Mieć lekko większą przewagę. Mamy 5 kart, on ma 6 kart. Mamy Bratensa. No, Bratens jest dobry akurat. Stworzył sobie jeszcze jedną babkę. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Druga trucizna, dobra. Coś na zom. No to zrobił trochę punktów, nie można powiedzieć. To spróbujmy zagrać test lojalności. Co mamy? Mamy babkę, która dodaje status szpiega, ale mamy też trójkę telekinezę. I to sobie zrobimy. Nie będzie tu drugiego Soden. Teraz co on ma na grejwie? Ma straż książęcą. To są 4 punkty. Turniej rycerski to też są 4 punkty. Brązowa karta z frakcji przeciwnika. Alherzer.
Dobierz kartę. No widzicie, już z Wikowarą. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. To jednego przeniesiemy, jednego ten, dobra. Jeszcze mogę się strzelić za jeden. Koniec. Przebiliśmy go jeden punkt, więc jest git. Terrawon. Roderick. Pizzu bratów! Cantarella. No to zagra mi tą egzekutora Impery. No to akurat nie całkiem spoko wyszło. Dobra, to ja sobie zagram drugiego egzekutora Impery. Nie wiem, czy za dużo nie poświęcę w tej pierwszej rundzie, ale jeśli on teraz nie pociągnie dalej, to ja jeszcze zagram Fergusa. No jest tego trochę. Musimy się pozbyć kłopotu. Tylko dyskretnie. 39 na 48. Okej, no to teraz Fergus. Jak śmiesz! Jestem twoim władcą! Raz, dwa. I powiedzmy trzy. I teraz sobie troszkę postrzelamy. Okej. Agentka księżnej. Moja misja? Wtykać nos w nie swoje sprawy. Typek za trzy. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. No to jest 47 na 47. To ja pasuję, dziękujemy. Jak chce remis, to może spasować. Idzie dalej. No to pięknie. Zużył jeszcze Triss, dobra. Tu nie chodzi o to, żebyś mi coś powiedział, tylko co masz mówić im. No, ale tą mistrzyni tortur to sobie nieźle tutaj podboostował. To mu nieźle poszło, trzeba przyznać. No, jest bal maskowy. Amnestia i kusznik na dry passa. Okej. Okay. Można tak grać. No dobra. No to kusznik. Order! On to, dobra. On ma ostatnie słowo, co prawda. Ale nie mamy żadnych arystokratów, żeby odpalić bal maskowy, więc to jest troszkę przerąbane. Znaczy, uzurpator jest arystokratą. Potrzebujemy jeszcze jednego. No jest, dobra. Kusznik. Kusznik to nie do końca mi coś da chyba w tym momencie. To są dwa damage, gdyby on miał swojego kusznika. Truciciel, wymieńmy. O, braten, spoko. No dobra, gramy. Trzeba pamiętać, że on ma tą zdolność, że zagrywa kartę z mojej ręki. Więc trzeba by tak zrobić, żeby te najmocniejsze karty wyciągnąć jak najszybciej. Tego, aż po świt. Żeby się nie dostał do balu maskowego czasami. Potem ten jest arystokrata.
Asturius Vigo. No dobra. Będzie wasz mość zadowolony. On będzie miał trójeczkę, nie? To trzeba amnestię od razu na niego wrzucić. A jak wbije igłę o tutaj? A, i przejął mi jeszcze uzurpatora. No to już nie będzie miał trójeczki. Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Okej, okay, już ma czwóreczkę. No to zagrajmy kusznika. Okay. Nie wiem, co on tam zobaczył jeszcze, jak zobaczył moją rękę. Dobra, glinis to jest asymilacja. Dobra, amnestia na tego pana. Sildanen Morwude, Gatele Gleine! Wyszły coś z pietrzyny. Arszenik czy dojad? Bardzo ładnie. No może mieć jeszcze teoretycznie Damiena, ale myślę, że w tym deku nie będzie miał Damiena. Na Damiena byśmy musieli użyć magiczny wstrząs wtedy. A, ma cesarską wieszczkę jeszcze. No to sobie od... Znaki są gdzieś czytelne. Odblokuje sobie coś. No dobra. No to Bratensa poproszę. Miłość może zdjąć klątwę, ale kto pokocha taką maszkarę? Brązową jednostkę, tak? No to mógłbym na przykład wieszczkę, albo tego z asymilacją jeszcze. To jest 6 punktów. Wieszczka będzie miała chyba 5 punktów. Dobra, wezmę agentkę. Każdy ma jakiś sekret. Tego pana mi poproszę jeszcze skopiować. A, bo to jeszcze asymilację przy okazji sobie odpalam. Więc to jest dobre. Jednostka stali początkowej przeciwnika. Co to będzie? Co to będzie? Zniż jednostkę ze statusem. Albo ta pani, albo Arturius. Dobry. Jednak ta pani, dobra. Mamy 10 punktów w plecy, więc jesteśmy trochę w dupie. Zagramy uzurpatora oczywiście. Wszystko co robię, robię dla dobra cesarstwa. Częste picie skraca życie. No nie najgorzej. A, jeszcze mamy zdolność przywódcy całą, praktycznie. Więc nie jest źle, nie jest źle. Dobra, i teraz najgroźniejszy jego przypadek to jest chyba jednak Glinis. Więc najpierw tak, boostujemy sobie ich wszystkich. Bierzemy sobie tego pana na wierzch. Niechaj ziemia zadudni od naszej szarży! I Glinis do piachu. 58 do 25. No, Joachim chyba nie będzie aż na tyle mocny. Barbarzyńcy. Na rozkaz! Dokładnie. Spokojnie wystarczyło. A więc tutaj akurat nie mamy wygraną. Żeby nie było, że cały czas przegrywam. I tutaj już kurde, tego doświadczenia już tak jest trochę. Bardzo ładnie. Mamy jeszcze poziom 10 Szachraja, o co chodzi. 2 punkty nagród za trzeci stopień ewoluujących kart z dodatku Pan Lusterko 50 razy. Aha, no to spoko. No tak przy okazji.
Mam już 55 kluczyków, ale je zainwestuję chyba w następne drzewko sezonowe. W tym sezonie już chyba tego nie będę Jeroma. Bo sami widzicie, musiałbym tutaj zrobić, no nawet powiedzmy, że tylko jeden z tych nodów bym odblokował. Powiedzmy 45 zaklęć, bym tu już 9 mam zrobionych. No to wtedy mógłbym polecieć dalej. No może się na tym skupię. Może sobie zrobię po prostu taki deck, który nie będzie w ogóle działał, ale będzie miał wciul zaklęć, chociaż tych zaklęć tak naprawdę nie jest tak dużo, jakby się wydawało. Jak sobie popatrzycie w tworzenie talii. I teraz tu wpiszemy zaklęcie. No to wcale nie ma ich tak dużo, wbrew pozorom. Jest trochę takich złotych, dość drogich zaklęć, to fakt. No, na przykład magiczny wstrząs mi też pomaga teraz, bo to też jest zaklęcie. Natomiast tak, żeby zrobić jakąś... To są... Większość jest neutralnych, więc w sumie myślę, że nie byłoby problemu. Nekromancja. To jest na przykład Królestwa Północy i to jest... A słowo runiczne? To też jest Królestwo Północy? Nie rozkminię. No chyba tak. Gradobicie tu są już neutralne. Więc gdyby zrobić deck na Królestwa Północy... O, i jeszcze Czarna Magia, to też jest zaklęcie z Królestw Północy. Więc trzeba by zrobić właśnie na Królestwa Północy i powrzucać wszystkie te zaklęcia, tylko tak, żeby były i żeby je powrzucać w trakcie gry. To wtedy może byśmy to zrobili. Może tak zrobię po prostu. Dobra, nieważne, nie będę już Wam przedłużał. Dzięki za oglądanie. No i oczywiście, jeśli się podoba, to dawajcie suby. W tym momencie, z tego co widzę, 1/3 ludzi tylko na kanale, którzy oglądają filmy, przynajmniej z Gwinta, ma suba wrzuconego, więc jeśli Wam się podobało i jesteście nowymi ludźmi oglądającymi mój film, no to Was bardzo proszę o suba i ewentualny komentarz czy tam lajka, bo to zawsze poszerza te zasięgi na YouTubie. Dzięki bardzo za oglądanie i na razie, do zobaczenia.